Zjawisko piktogramów zbożowych fascynuje ludzi od wielu, wielu lat. Najsłynniejszym polskim miejscem, gdzie występowało, była miejscowość Bylatowo. Począwszy od roku 2000 do roku 2005 pojawiło się tam kilkadziesiąt kręgów. Jesteśmy obecnie w miejscowości Kobyla Wola. Tutaj też od kilku lat pojawiają się kręgi w zbożu, a te najnowsze mają zaledwie kilka dni. Jestem właśnie w jednym z kręgów, jakie pojawiły się tego lata w Kobylej Woli. No, przez kilka dni już ludzie zdążyli je zdeptać dosyć poważnie, z tego co widzę. Kłosy są połamane, natomiast w kręgach autentycznych kłosy są tak jakby przygładzone grzebieniem i nie są połamane. W autentycznych piktogramach często dochodzi do anomalii. Wysiadają telefony komórkowe, padają aparaty fotograficzne. Tutaj właśnie położyliśmy telefon i aparat. Jak widzimy, nic dziwnego z nimi się nie dzieje. Wszystko działa tak, jak powinno. Także tutaj nie mamy do czynienia z żadnymi anomaliami. Spróbuję porozmawiać z mieszkańcami Kobylej Woli, aby dowiedzieć się, jakie jest ich zdanie na temat tegorocznych kręgów. Być może to pozwoli ustalić ich pochodzenie. Kobyla Wola to wieś leżąca pod Garwolinem. Mimo że w tym roku powstałe tu kręgi budzą wątpliwości, w poprzednich latach było to jedno z najważniejszych miejsc na ufologicznej mapie Polski. To zjawisko pojawia się od 2004 roku, jakoś tak 9-10 sierpień. I od tamtej pory mamy co rok. Sołtys Kobylej Woli, Andrzej Ściślak, z uwagą obserwuje tajemnicze zjawisko. Mimo że piktogramy pojawiają się tam regularnie, każdego roku nowe kręgi budzą zainteresowanie. Na ogół kół zawsze jest albo 5, albo 3. Jedno jest duże i 4 małe, lub 2 duże i 3 małe. Czy to są na ogół idealne koła? Idealne koła, równiutkie, tak jakby cyrkel z ołówkiem wziął i rysował po linii. Idealne koła. To mi przypomina zabawkę dziecinnego bączka, który stajesz w miejscu, kręcisz i on się w miejscu kręci i w jedną stronę się kręci i w środku robi taki dołeczek. To samo było zjawisko na tych polach. Jak one wyglądają tego lata? W tym roku są inne koła, bo kłosy są w lewą stronę ułożone i mniej umuskane. Druga sprawa to jest, koła nie są idealnie okrągłe, tylko są bardziej owalne. Dwa koła dostają do miedzy, która przeszkodziła w wygnieceniu kłosów zboża w tą samą stronę. Miedza nie jest naruszona i przy miedzy ileś kłosów stoi niedotkniętych, a koło nie dochodzi do tego miejsca. Także sprawa jest podejrzana. Być może ludzie jacyś chcą zrobić na złość, dla śmiechu, dla żartów. Tego lata kręgi pojawiły się w nocy z 17 na 18 lipca. Rankiem odkrył je jeden z mieszkańców wsi. Przyjechałem tutaj, zobaczyłem najpierw dwa koła w owsie. Później nie pasowało mi w zbożu coś. Inaczej wyglądało niż całe pole. Przyszedłem, zobaczyłem trzy koła i zaraz się rozeszło po wsi, że jest pięć koła. Jak wyglądały te kręgi? Czy coś wzbudziło twoją wątpliwość? Tak, ponieważ niedokładnie było zrobione. Duże koło jest niewymiarowe, ponieważ średnica nie jest idealna. Jest od środka mierząc, w jedną stronę jest 8 metrów, w drugą 11. A kłosy były połamane? Tak, było połamane przy samej ziemi. No, każdy się cieszył, że UFO znowu jest, każdy będzie wiedział. A później jak ufolodzy przyjechali, mi też nie pasowało, że są w lewą stronę i nierówno poukładane, a później jak ufolodzy przyjechali, potwierdziło się moje przypuszczenie. Wszystko wskazuje na to, że te kręgi wykonane zostały przez człowieka. Jeśli jednak uważacie, że to zjawisko jest autentyczne, to piszcie do mnie na adres. Po ten adres możecie także wysyłać zgłoszenia dotyczące manifestacji innych niewyjaśnionych zjawisk w Polsce.